28 kwietnia przypada wspomnienie świętej Joanny Beretti Molla. Joanna Beretta Molla była przedostatnim, 12. dzieckiem Alberta i Marii. Urodziła się w Magencie, niedaleko Mediolanu, w roku 1922. Dom, w którym wzrastała, pełen był miłości i wiary. Dzieci razem z matką codziennie modliły się i chodziły na mszę świętą. W 1942 roku Joanna rozpoczęła studia medyczne. Niestety również w tym roku, jedno po drugim, w odstępnie zaledwie 4 miesięcy, umarli jej rodzice. Żywa wiara i zaufanie Bogu nie pozwoliły na pogrążenie się w rozpaczy osieroconemu rodzeństwu. Studiując, Joanna podjęła intensywną pracę w szeregach Akcji Katolickiej i w Stowarzyszeniu Świętego Wincentego a Paula. Głosiła katechezy dla dziewcząt. Z zachowanych do dziś jej notatek z tego okresu przebijała ogromna dojrzałość wiary i odpowiedzialność za każde słowo. Jej siostra i 2 braci wybrało drogę zakonnego powołania. Joanna także miała taki zamiar, ale stan zdrowia jej na to nie pozwolił. Chciała zostać misjonarką. Po uzyskaniu dyplomu z medycyny i chirurgii w roku 1949 na Uniwersytecie w Pawii otworzyła klinikę medyczną w Mesero. W kolejnym roku zrobiła specjalizację z pediatrii na Uniwersytecie w Mediolanie, gdzie później prowadziła swoją praktykę lekarską. W 1951 roku po raz pierwszy przypadkowo spotkała inżyniera Piotra Mollę. Kolejne spotkanie nastąpiło 3 lata później. Od tego czasu byli już nierozłączni. Kochali się bardzo, byli sobą zauroczeni. Wiedzieli, że chcą być ze sobą na zawsze. Snuli plany założenia rodziny otwartej na Boga i Jemu uległej. Na 10 dni przed ślubem Joanna pisała do Piotra: chciałabym, aby nasza nowa rodzina mogła się stać jakby wieczernikiem zjednoczonym wokół Jezusa. 24 września 1955 roku Joanna i Piotr wzięli ślub. Byli ludźmi pracowitymi, ale również pogodnymi i szczęśliwymi. Cechowała ich rzetelność i uczciwość. Starali się spędzać razem jak najwięcej czasu. Chodzili po górach, jeździli na nartach, lubili koncerty i przedstawienia teatralne. Joanna interesowała się modą, często przeglądała nowe żurnale. Była elegancką i zadbaną kobietą. Umiała prowadzić samochód, co w tamtych czasach nie było częste wśród kobiet. Państwo Molla chcieli mieć dużo dzieci. Rok po ślubie, w 1956, urodził się Pier Luigi. W roku 1957 przyszła na świat Maria Zita, a 2 lata później Laura. W roku 1962 miało urodzić się kolejne dziecko. We wrześniu 1961, pod koniec 2. miesiąca ciąży, okazało się, że w macicy Joanny rozwinął się włókniak, który zagrażał rozwijającemu się płodowi i życiu matki. Mimo wskazań medycznych do przerwania ciąży i dokonania aborcji, Joanna zdecydowała się donosić ją do końca. Wiedziała, zwłaszcza jako lekarz, że stan jest poważny. Zdawała sobie sprawę z grożącego jej niebezpieczeństwa. Od początku stanowczo domagała się ratowania życia dziecka za wszelką cenę. Operacja usunięcia włókniaka udała się. Dziecko mogło rozwijać się bez przeszkód, ale stan zdrowia matki pogarszał się. Był to trudny czas dla całej rodziny. Mimo gorących modlitw o ocalenie matki i dziecka, Bóg zdecydował inaczej. 20 kwietnia 1962 roku, Wielki Piątek, Joanna przyjechała do szpitala. Nazajutrz rano urodziła zdrową, piękną córeczkę, ale sama znalazła się w agonii. Tydzień później, 28 kwietnia 1962 roku, zmarła. Oddała swoje życie za dziecko, by mogło się bezpiecznie urodzić. Miała niecałe 40 lat. Przez 7 lat była mężatką. Pozostawiła męża i 4 małych dzieci. Mąż, rodzina, przyjaciele, ale też pacjenci, którym służyła, zapamiętali ją jako dobrą i delikatną kobietę. Mąż po jej śmierci powiedział: aby zrozumieć jej decyzję, trzeba pamiętać o jej głębokim przeświadczeniu, jako matki, jako lekarza, że dziecko, które w sobie nosiła, było istotą, która miała takie same prawa jak pozostałe dzieci, chociaż od jego poczęcia upłynęły zaledwie 2 miesiące. Święty Jan Paweł II beatyfikował Joannę podczas Światowego Roku Rodziny 24 kwietnia 1994 roku, a kanonizował ją 9 lat później, 16 maja 2004 roku. Na uroczystej mszy świętej byli obecni m.in. mąż Joanny i najmłodsza córka Joanna Emanuela. Relikwie świętej Joanny Beretty Molla znajdują się w wielu kościołach na całym świecie. W Polsce są także w wielu parafiach, bo święta ta cieszy się u nas dużym kultem. Módlmy się. Ześlij nam, Boże, ducha mądrości i miłości, którym napełniłeś swoją służebnicę, świętą Joannę, abyśmy wiernie Ci służąc, za jej wzorem, podobali się Tobie przez wiarę i uczynki, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.